Siema widzowie, patrzcie na ten, co jestem w piżamie, ale patrzcie, która jest godzina. Jak widzicie, 7:01 i ja jestem zdziwiony normalnie, bo patrzcie, piękna tęcza zaświetliła nasze niebo. My na przykład leżymy sobie w łóżku, patrzymy, czemu takie czerwone rolety. A otwieram jakiś taki pasek. Ja myślę, że to jakaś asteroida spadła na początku. A zaś mama mówi, mamo, chyba jest tęcza. Mam patrzy, a mama mówi, ehe. No i teraz przed chwilą taka ładna tęcza się wyświetliła nad naszym niebem. Normalnie piękny cud. I to bardzo rzadki cud, żeby tęcza, przecież nawet nie padało. O, patrzę, przybliżę nawet. Ale ładna, ta pierwsza jest mocniejsza. No bardzo piękna, mocna tęcza. Chcia... Ale jeszcze tego nie było, żeby o tej porze roku. No właśnie. I ten jeszcze tak wcześnie rano, nie? No. Tak, Jezu, jest teraz mocna. No właśnie wiem. Jak to druga tęcza? Robi się druga tęcza? No. Co? I takie ładne, to jeszcze nie widziałam, takiej mocnej, ale jaka ładna. Jak? Robi się druga tęcza, widzowie? No, druga się robi, Jezu. Dwie tęcze zobaczycie na moim filmiku. No, normalnie to jest najrzadszy gatunek normalnie dnia. Rano dwie tęcze. Żółty i niebieski, taki niebieski, zielonawy. I na końcu niebieski, Nie, na końcu jest fioletowy. No, zależy od której strony patrzysz. Pierwszy jest niebieski. Mamo, wiesz, że ja nagrywam? Pomarańczowy. Mamo, wiesz, że ja nagrywam? I jest jak piękna jest. Następna tęcza się robi. Dobra, zaraz. Na razie się żegnam, gdzie druga, to zaraz przyjdę do was. Dobra. No,